Cześć dziewczyny, tutaj Tęcza w zupełnie innym wydaniu i w zupełnie innej scenerii, a mianowicie jestem na nartach w Dolinie Val di Fiemme i chciałam po prostu podzielić się z Wami pięknymi widokami, które mi w tej chwili towarzyszą. Jestem w tej chwili na górze Czermis, która jest u podnóży miejscowości, właściwie miasteczka Cavalese. No i zobaczcie, jakie piękne tutaj mamy widoki. Przybliżę Was troszkę. Tu są Dolomity. O, tutaj jeszcze z tyłu macie piękne widoczki. A tutaj mamy stok, to jest akurat niebieska trasa i mamy wyciąg krzesełkowy, a miejscowość Cavalese, czy tam miasteczko, o właśnie Wam przybliżam tutaj. Niestety tutaj wiadomo, że jakby nie widać dokładnie, ale miasteczko jest naprawdę bardzo piękne, bardzo urocze. I właśnie mieści się w dolinie u podnóży właśnie gór. Stok Czermis to jest akurat, nie jest jakiś bardzo duży stok w porównaniu na przykład do Doliny Val di Sole, w której byłam 2 dni temu. Ale jest bardzo przyjemnie, trasy są dobrze przygotowane, w tej chwili nie ma mult, nie ma lodu, więc jest bardzo przyjemnie. No i jak widzicie, pogoda też bardzo dopisuje, jest słonecznie. O, a tutaj stoję ja, tu są moje kiki, tu są moje narty przysypane śniegiem, Atomic Affinity Pure, które Wam pokazywałam na blogu, moje wymarzone narty. Dobra, i teraz chciałabym, żebyście może przejechały się ze mną tutaj tą niebieską trasą. Postaram się jak najbardziej stabilnie trzymać ten aparat. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Szczególnie to jest dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach, a chcieliby zobaczyć, jak to wygląda od strony narciarza. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Przynajmniej przez chwilę. Dobra, i teraz jeszcze muszę się stąd jakby wypakować. Tutaj stoję sobie na zboczu stoku, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Wjechałam gdzieś w jakąś choinkę. Sekundę, sorry, ale... muszę założyć rękawiczkę. Dlatego chwilowo muszę aparat postawić. Znaczy postawić, powiesić. Znowu Was biorę do ręki. Dobra. Biorę kiki w drugą rękę. Może jeszcze gogle założę. Sorry. O. O. I tędy muszę sobie przejechać. Patrzeć na stopki kamerę. Thank you.
dojadę. Później jeszcze pojadę dalej. O, tak to wygląda. Stok, którym właśnie ze mną zjechałyście. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Hej!